Cześć wszystkim, dzisiaj Ambazler, czyli odcinek trzeci i dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no, grałem w Game Mode tego zastrzałka. Tak. Długo nie musieliście czekać na następny odcinek, bo tylko następny dzień się trafiło, że jest, tak, dwa dni po rząd. I widzę, że wam się gierka podoba, bo poprzedni odcinek to już ma ładne wyświetlenie, nawet papeczkę w górę zarobił. Dobra. Oczywiście znowu robimy do połowy i tym razem zrobię. Chciałbym, czy chyba zrobić coś takiego. A, bo teraz. Okej. Okay. Tutaj widzę, że mi na połowę liczy. Nie no, dobra, gramy tego game moda, nie? Nie tu. Przechodzimy poziom. A, mamy serduszka. Chyba, że jak stracę wszystkie serduszka, to będziemy musieli kraść od nowa. Dobra, gramy oczywiście pierwszy poziom, czyli strzałeczki, to muszą odlecieć w tym kierunku, co strzałeczka wskazuje, nie? No właśnie. Taka jest jedynie trudność. Oczywiście gramy połowę leveli w jednym odcinku, połowę w drugim. Te strzałki no to bardziej też czasami pomagają. O, ale też no nie mogę sobie na przykład. A gdzie to jest? Taki puzelek. No, nie ma takiego. Nawet nie muszę tych strzałek przekierowywać. Po prostu wystarczy, że kliknę na tą strzałkę. Jeżeli może odlecieć, to odleci. Akurat ten puzelek, jakby nie był strzałką, to mógłbym go zrobić w dół, nie? Albo ten. A tak to mogę jedynie w górę. I to są wybuchy. Ciach. Robimy do levelu 7, jak to jest połowa gdzie? Połowa jest 18 level. To może zrobię coś na zasadzie, że policzymy w 18 levelu. Dobra, wejdziemy do 18 levelu, to powiemy. Chodzi mi o to, żeby połowę levelu też przejść. Pół na pół. Tutaj na przykład mamy ile klocków? Łącznie z tymi wybuchowymi, nie? 3, 6, 9, 10. Czyli jakby tam było parzyście, to moglibyśmy sobie tak zrobić, że połowę klocków wyciągnąć w jednym i dzisiaj połowę w drugim. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, klikam sobie te strzałki, bo nic tutaj do roboty nie mam. Oczywiście moje natanie. Nie tylko rozwalania klocków, może 20 minut wystarczy. No i też raz mam serduszko. A, faktycznie. Stracę te serduszka, to ja mam level od nowa. Ciekawe. Na pierwszych levelach tego nie ustawili, nie? Ale teraz już jest. No i dobrze, że tak jest, bo przynajmniej trzeba tutaj jakby poszukać dokładnie. 5 życia stracę, to jest przegrane. Ale akurat to jest o tyle łatwe, że no z tym życiem to tylko jest leciutkie utrudnienie, ale jakoś nie boli. No. Mamy kolejny, nie? No, chyba te serduszka się będą regenerować po każdej walce. Okej, okay. Ja tu zawsze będę szukał jak najlepiej, żeby nie trzeba było tych serduszek tracić. No tu. W tym momencie to ja. O, tu jest. Tu jest. No widzicie, już się znalazłem. No, chodziło mi to, że w tym momencie to muszę trochę poszukać puzelka. Oho, czyli mieliśmy poprzedni odcinek, gdzieś będzie kolejny. I właśnie w ten sposób straciłem jedno serduszko. A, i to serduszko się regeneruje po. Czyli jak się zrobi 5 złych ruchów pod rząd, to się wtedy traci. Pięć zwykłych ruchów pod rząd trzeba zrobić, żeby serduszka stracić. Jak jeden ruch zrobię źle, a potem zrobię jakiś dobrze, to serduszko mi się cofa. No dobra, czyli krótko mówiąc, nie idzie tego przegrać przypadkowo. Tylko żeby to przegrać, to trzeba by było specjalnie to zrobić, nie? Bo inaczej się nie przegra.
który mamy level, to jest 7, ale szybko nam idzie. Z tymi strzałkami to no, trochę muszę poszukać, nie? Ale nie aż tyle, żebym musiał. Nie wiem, ile poczekać ten jeden odcinek. Nie? Na przykład mógłbym teraz tego rozwalić, ale ten puzzle jeszcze tutaj mógłby. Nie wiem, ten puzzle mógłby jeszcze w niego wybuchnąć. O. No i w ten sposób sprzątnęliśmy, nie? I te staruszka są tak. Na zasadzie uważaj, bo zaraz przegrasz. Zaraz będziesz musiał nowa level. Aha. Na pierwszych levelach to ty raczej się tego nie straci. Na późniejszych to można już tam potracić. Na 5 błędnych ruchów pod rząd trzeba zrobić. To jest takie. O właśnie, tego typu, nie? Ja nie zawsze mogę zauważyć, że się to sobie trzyma. Okej. Okay. Spróbuję trochę wolniej, ale nie mam gdzie się zatrzymać. Okej. Okay. Zróbmy coś takiego. Nie, no nie zrobię tego w ten sposób, bo no nie ma jak. Bo chciałem obrysować to wszystko bez powtórzenia linii na jakimś polu, ale no nie szło. O, strzałeczki i to, czyli mogę na przykład zrobić tu. No i tu nie ma tych serduszek. Czyli serduszka są jak są mieszane kombinacje. I teraz jakby to nie były łączne puzzle na strzałkach, to mógłbym to zrobić w dół. Albo to w bok. Ale niestety nie mogę, to mógłbym w górę, nie? I tutaj jakby te strzałki nam teraz wskazują kolejność ruchów, jakie trzeba wykonać, bo chyba nie będzie żadnych pustych puzli, tylko wszystkie będą miały strzałki. I w ogóle nie traci się, o, nie traci się jakby serduszka za tyle puzli, ile się źle wymierzy, tak? Tylko po prostu za jeden zły ruch. O, znowu źle. No pewnie na tych będzie można czasami tracić to żyćko. Jak to są długie te? O! Super. Level skończymy na levelu, jak mówiłem, 18, to było tak, 35 łącznie. W tym miejscu 18. Więc o, wszystko wybuchło. Tutaj znowu ma wszystko wybuchnąć. To oczywiście musi na końcu odlecieć. To musi być to. Wszystko wybucha. Wszystko wybucha. 10 minut może mi nie wystarczy. Albo 15. Przynajmniej nie na pierwszy odcinek. Drugi już może być tuż. Jeszcze w tym miesiącu jest. W planie możecie zobaczyć kiedy. Trochę już tych puzelków jest do odrzucenia. A znowu. Ach, nawet mogę chwilę poczekać i to serce samo się zregeneruje. No, po prostu tego nie da się przegrać przypadkowo. To się specjalnie tak, ale przypadkowo nie da się. Po prostu się nie da. I teraz jeszcze jest fajnie, bo te strzałki musiały na końcu. Jeszcze wszystkie wybuchły. O, dobra. No, sobie tak zrobimy. Chciałem obejść tego dookoła, ale jak już jeden zniszczyłem, no to opuściłem sobie bieganinkę w ten sposób. No i teraz no tutaj, tu akurat te strzałki ułatwiają. No. Łatwo jest i tak. Odpowiadają ruch, który trzeba wykonać. Tak, tak, tak. O, i w tym momencie stanąłem. Tyle rzeczy nawet się otworzyło. Ten puzzle musiał na końcu lecieć. 10 minut i już jestem na levelu 15.
jeszcze 3, 16, 17, 18 i 15. Tych trzech to nie widzieliśmy, bo inaczej wyglądają. Układ puzli jest taki sam, ale tu jak mamy strzałki, a tam jak mieliśmy zwykłe puzzle, no to widać różnicę, nie? No. No i teraz tego odwrócimy i mogę tego. Mogę tego. O, i nie mogę. Chciałbym trochę wolniej, ale nie mam gdzie się zatrzymać. To serce przechodzi? Nie, regeneruje się, ok. Tu jest bus. Nie, myślałem, że mogę go puścić. Tu mogę. O. Tu mogę. Tak, mogę te. Tak, jeszcze dwa. No i teraz mamy wybuch. Wszystkie puzzle, które są wokół niego, musiały iść w wybuch. No i tyle. Ostatnie dwa poziomy, no szybko poszło. No w sumie wiecie co? Skoro tak szybko mi tu idzie, to mogę cały game mode w jednym odcinku zrobić. Mogę, ale nie. Nie zrobię. Nie zrobię. Chcę mieć jakąś atrakcję z tych uzgórków na następny raz. Jeszcze jeden odcineczek. O, tutaj. Tylko ten puzzle to mi niewiele pomaga. Ten mogę. Nie w tę stronę. Mogę ten. O, i teraz się już wszystko uwolniło. Teraz tego. O, ten mogę teraz. No, mogę tak. I to by było na tyle. To był level 17 i teraz sobie policzymy, jak to w level 18 wygląda. A tak to wyglądało dobrze. Czyli ile tu jest później? Raz, dwa, trzy. To jest 5 w każdym rządku, czyli 5, 10, 15, 20, 25, 30. 36, 40 puzli. To 20 odrzucimy dzisiaj i następne przy kolejnym spotkaniu. Odcinku. No, czyli 20 puzli dzisiaj i liczymy do 20, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. 19 i 20 puzzle to będzie jeden jedyny, który jest dostępny dla mnie, czyli ten. I w ten sposób 20 puzzle wyrzuciłem, nie? 4, 8, 12, 16, 20. Czyli kolejne następne 20 puzzle przy następnym odcineczku. Idealnie 15 minut odcinka, więc w tym momencie się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, kończymy level 18 i kończymy puzzler wersji komputerowej, nie? Cześć! Później przejdziemy na Androidzie, nie?